Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny styczniowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj, kochani, będzie młodzieżowo, będzie sensacyjnie i oryginalnie, dlatego że mam powieść dla nastolatków, young adult, ale nietypową dla tego gatunku. To początek nowej serii od nagrodzonej autorki i powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Czarna Owca, do którego link znajdziecie poniżej. Zapraszam na Outliersów Kimberly McCride. Po tragicznej śmierci matki, nastoletnia Wiley zmaga się z narastającymi lękami do tego stopnia, że nie może już wychodzić z domu. Traci przytomność, ma problemy z oddychaniem, a czasem wymiotuje w nieskończoność. Jednak wszystko się zmieni, kiedy jej przyjaciółka Cassie zaginie, a potem wyśle SMS-a błagając Wiley o pomoc. Wiley ruszy z odsieczą na przekór samej sobie, pokonując kolejne tak fizyczne, jak i psychiczne bariery. Jednocześnie nie zdając sobie sprawy, że w lasach Maine nie tylko narazi swoje życie, ale też pozna prawdę o samej sobie. Kimberly McCride porusza w Outliersach kilka naprawdę intrygujących i nietypowych tematów. Agorafobia i inne fobie. Wiley zmaga się z żałobą, skrajną żałobą, która po kolei wywołuje lęki, a one zamieniają się w fobie. Kimberly McCride bardzo ciekawie pokazała, jak nastoletni umysł może je powoli przezwyciężać. Outlier. Ten tytułowy outlier to jest anomalia. W statystyce to jest element odstający, niepasujący, taki, który powinien pasować, ale jednak nie. Więcej nie zdradzę, dlatego że to już należy do fabuły. Emocjonalność. To jest klucz do tej historii, dlatego że emocjonalność, taka swoista intuicja, odgrywają bardzo ważną rolę tak w życiu Wiley, jak i rodziny i przyjaciół. Jestem przyzwyczajona do tego, że powieści młodzieżowe to przede wszystkim fantazy, to dystopie, to te wszystkie elementy supernaturalne, które nijak mają się do rzeczywistości. Outliersi naprawdę bardzo pozytywnie mnie tutaj zaskoczyli. To początek serii sensacyjnej, gdzie mamy spiski militarne, spiski naukowe, moc pędzącej akcji i niemałą ilość przemocy. Mamy tu także opowieść o przyjaźni i o poświęceniu, o tym, czego jesteśmy w stanie dokonać, kiedy chcemy ratować innych. I tym samym to także jest historia o przekraczaniu granic, także swoich własnych, czyli pokonywaniu fobii, lęków, manii, samego siebie. Pod tym względem to jest naprawdę ciekawa i oryginalna seria, której pierwszy tom stawia więcej pytań niż daje konkretnych odpowiedzi. I miejscami też naprawdę szokuje, jak na powieść skierowaną do nastoletniego czytelnika. Polecam Outliersów Kimberly McCride właśnie jeśli jesteście młodymi czytelnikami szukającymi fajnej, oryginalnej, młodzieżowej serii. Uwaga, kochani, mam dla Was aż 5 egzemplarzy Outliersów Kimberly McCride od wydawnictwa Czarna Owca dla Was do rozdania. I jedyne, co musicie zrobić, to dać znać w komentarzach pod filmikiem, że chcielibyście otrzymać jeden egzemplarz Outliersów. Rozdanie trwa do końca stycznia, a ja na dniach wylosuję 5 zwycięzców. I to wszystko na dziś. Za Outliersów Kimberly McCride raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Czarna Owca, a Wy, kochani, pamiętajcie, żeby zajrzeć też na bloga, bo tam czeka na Was pełna recenzja. I oczywiście pamiętajcie, że znajdziecie mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie dać łapek w górę i subskrybujcie oczywiście kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!